ostatecznie to serce śmiertelnika ocaliło dwa światy i pozwoliło wygnać najwyższe zło raz na zawsze. Aniołów i ludzi nastaje nowy dzień. Największy bohater ludzkości, Nephalem, powstał, aby stawić czoło ciemności, z którą duma nie pozwalała nam się zmierzyć. Raz jeszcze zajmę miejsce pośród was. Tym razem jako śmiertelnik. Sprawiedliwość dokonała się dzisiaj, więc odtąd będę mądrością. Dla tych, którzy zaryzykowali wszystko, aby nas ocalić. Od teraz i na zawsze będziemy żyć w przymierzu. Anioły i ludzie. W obliczu nowego, wspaniałego świtu. Wydawało się, że nastanie pokój, ale tak się nie stało, gdyż istota Diablo wciąż znajduje się w czarnym kamieniu dusz. Nie mogę go zniszczyć, ani pozwolić, by zło pozostało w niebiosach. Dlatego trzeba go ukryć, nawet przed aniołami. Modlę się, by to wystarczyło. Dobrze się spisaliście, Horadrimowie. Wasza praca dobiegła końca. Ale teraz czas. Uciekać. Thank you.
cię. Za co? Podążyłam szlakiem krwi do zachodniej Marchi, gdzie anioły równają miasto z ziemią. Grasują na jego ulicach i mordują napotkanych. Ale dlaczego? Za tą masakrą kryje się coś mrocznego. Dowiem się, co to jest. I usunę żniwiarzy z zachodniej Marchi. Królestwa, które kiedyś było moim domem. Przysłał mnie, bym cię odszukał. Maltael zabrał czarny kamień dusz. Musisz iść ze mną. Tam cierpią ludzie. Trzeba im pomóc. Opracujcie z Tyraelem jakiś plan. Trzeba znaleźć Maltaela. Powiedz Tyraelowi, że spotkamy się w zachodniej Marchi. Ruszaj. Tak zrobię. Przysięgam. Zginiemy! Nadchodzi, zabije nas wszystkich! Nie! Patrzyłem z grozą, jak magia służebnicy poraziła strażnika. Słyszałem nieludzki krzyk. Wrota! Bramy są chronione przez zaklęcie. Znajdę inny sposób, żeby dotrzeć się do miasta. Nie mogę pozwolić tym ludziom zginąć. Chodź na ulicę! To koniec świata! Tylu już zginęło! Aż niewiarze są wszędzie! Ktoś ocalał? Generał Torion bronił grupy uchodźców w starej katedrze Zakharum. Ale teraz pewnie wszyscy już nie żyją. Zaczekaj! Jesteś łowczynią demonów, która ocaliła twierdzę Bastionu. Nas też uratujesz, prawda? Masz na to moje słowo. Nie zatrzymujcie się! Chyba ją zgubiliśmy. O nie! Zmierz, która żywa w płynie krew demonów, muszą umrzeć. Ona oszalała? To byli niewinni ludzie! Let's go.
dotknął i ujrzałem ciemność, która następnie rozstąpiła się przed światłem wysysającym ze mnie siły. Łatwo byłoby mi się poddać, lecz zamiast tego znalazłem w sobie resztkę sił do walki. Znów zacząłem dostrzegać barwy. Cień stał tuż przede mną, gdy wbiłem w niego włócznie. Ożywieni tarczownicy należeli niegdyś do osobistej gwardii króla Justyniana IV. Zostali powołani ze względu na swą odwagę i wprawę w walce i towarzyszyli królowi na każdym kroku, odziani w ozdobne zbroje wykute przez najznamienitszych rzemieślników. Bronić kościoła! Musimy odeprzeć tych plugawych chwilę! Tu jesteś, nareszcie. Tyraelu, dlaczego Maltael atakuje miasto? Ponieważ karmi się śmiercią. Za każdym razem, gdy żniwiarz morduje człowieka, Maltael rośnie w siłę. A ponieważ najwyższe zło zniknęło, Maltael wierzy, że nastał idealny czas, by zakończyć wieczny konflikt. Ludzkość nie ma nic wspólnego z tą wojną. Jesteśmy potomkami aniołów i demonów. Maltael widzi w nas samo zło. Kościoła! Wewnątrz schronili się wszyscy uchodźcy! Za mną! Na zgubę Akarata. Jest gorzej niż się spodziewałem. Co to jest? Służebnica śmierci! Trzeba ją powstrzymać! Nie zalękło. Twoja dusza należy do ciebie. Każdy inny łucznik zbiegłby, gdybym na niego ruszył. Lecz ten stał twardo, wbijając martwy spojrzenie. Nie pozwolę na to. Gdzie jest Maltael? Wiem jedynie, że nie ma go w zachodniej marchii. Mógł zabrać czarny kamień dusz dosłownie wszędzie. Można się jakoś dowiedzieć, do czego jest mu potrzebny? Być może. Generale Torionie, co służebnica śmierci robiła w katedrze? Tworzyła kulę, która zamieniała żywych w stwory śmierci Maltaela. Jedna kula potrafi co godzinę przemienić setki niewinnych ludzi. A moi żołnierze donoszą, że kolejne dwie są rozstawione w mieście. Tygle dusz. Dzięki nim Maltael posiada nieskończone źródło żołnierzy. Gdy je zniszczy, nie będzie mieć żadnych wojsk. Rada Angiris nareszcie zgodziła się wysłać mnie na poszukiwanie Maltaela. Nie zawiodę, gdyż Królestwo Niebios wielce potrzebuje obecności mego mistrza. Z uwagi na rosnącą fascynację Maltaela w sposobie, Tyrael poradzi, bym moje poszukiwania rozpoczął w Sanktuarium. Muszę mieć klucz. To jak, nekromanto? Walczysz dla żywych czy umarłych? Dążę do zachowania równowagi między dwiema stronami. Sługi śmierci zagrażają żywym, więc należy je przetrzepić. Ten symbol przywiedzie tu wielu żołnierzy śmierci. Na ich zgubę. Właśnie miałem zamiar go aktywować. Pozwól, że ja to zrobię. Zamknięte.
może kiedyś znów się spotkamy. Znani są egzorcyści z zachodniej Marchii, duchowi wojownicy, którzy specjalizowali się w wypędzaniu demonów. Wedle zwyczaju przybywają... Musimy uratować moich przyjaciół! Justyniana! Też mi król! Król Justynian na pewno już uciekł z miasta! Pora, żeby lud powstał! Straciłeś rozum? Miasto jest na krawędzi zagłady. Ale to dla nas okazja, by uwolnić się spod królewskiego jazdy! Dziękuję za pomoc, ale to jeszcze nie koniec. Król zawiódł nas wszystkich. Jeśli mi nie wierzysz, przeczytaj to. To jego prywatny dziennik. A jak to się stało, że trafił w twoje ręce? Powiedzmy, że dostałem go od kogoś, kto troszczy się o zwykłych ludzi. Jestem taki wyczerpany. Bracie, dlaczego musiałeś umrzeć? Nie było mi pisane zostać królem. Szlachta staje przeciwko mnie. Straszy rewoltą, jeśli nie przystanę na ich żądania. Grozi, że odwróci się ode mnie, jeśli nie zapanuje nad pospólstwem. Znajduje się w beznadziejnym położeniu. Będziecie bezpieczni w enklawie ocalałych. Ruszajcie, szybko!
za moje siostry! Muszę się uleczyć! Niech ich truchła gniją tu na wieki! Część moich ludzi utknęła na dziedzińcu. Walczą ze żniwiarzami. Proszę, pomóż mi ich uratować! Muszę mieć więcej nienawiści. Czemu to się dzieje? To jakiś obłęd! Zaprowadź swoich ludzi do enklawy ocalałych przy katedrze. Ruszaj! Maltaela, Rada Angiris wyznaczyła jego najwierniejszemu sługę, Urzaelowi, zadanie odnalezienia łamodrości, celem sprowadzenia go z powrotem do Królestwa Niebios. Urzael wraz z grupą służebnic, które należały do najbliższych orędowników Maltaela, wyruszyli na poszukiwanie swego mistrza. Nigdy nie powrócili. Wydawało mi się, że ujrzałam ruch w jednym z okien, ale to tylko wiatr.
pochłonie wszystko! Powstańcie! Powstańcie! Wasze dusze należą do mnie! Mieć więcej nienawiści. Służebnica śmierci kontroluje tygiel dusz. Ale już niedługo. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Dziękuję. Wiedziałam, że przybędziesz w porę, żeby mnie uratować. Skąd wiedziałaś? Jestem Miriam, wieszczka ludu Vecini. Przewidziałam nasze spotkanie. Przybyłam, żeby ci pomóc. Został jeszcze jeden tygiel. Zniszcz go. A służebnice nie będą już mogły stworzyć kolejnych. Nie mamy czasu do stracenia. Musimy szybko ruszać w drogę. Musisz udać się do enklawy ocalałych. Na ulicach roi się od żniwiarzy Maltaela. Bzdura. Obronisz mnie. A potem co to z twoimi zrobili z ludźmi? Dość rzec, że muszę zobaczyć, jak niszczysz ostatni tydzień duszy. Jeśli mam jeszcze kiedyś spokojnie zasnąć. Strach mi ruszy na mnie, zanim jeszcze zdążyłem go zauważyć. Jego wzdęte ciało bezszelestnie sunęło nad ziemią. Gdy wreszcie go dostrzegłem, nie mogłem się ruszyć. Zupełnie jak w koszmarze. Spojrzałem w dół i ujrzałem macki energii owinięte wokół mych nóg. Zdałem sobie sprawę, że to nie strach mnie uruchomił, lecz magia Serafina. Thank you.
Widzę, że obwiniasz się za to, co spotkało Leę. Słyszałaś coś o niej? Widzę zarówno przeszłość, jak i przyszłość. Możesz pozwolić, by cię trochę zmuszę. Jeszcze wielu rzeczy o mnie nie wiesz. Muszę mieć więcej nienawiści. Wiele powodów do radości. To nie pora, by się radować. Nauczyłam się, że w ciężkich sytuacjach lepiej się śmiać niż rozpaczać. Być może pojmiesz to, kiedy stracisz tyle, co ja. Ty będziesz żyć dobrze i szczęśliwie. Dlaczego to brzmi tak źle? Bo nie mówiłem tylko o tej prawdy. I poza tym ty nawet nie wierzysz w swoje szczęście. Cudownie wreszcie cię spotkać. Choć jesteś chudsza niż w moich wizjach. Nie dbasz o siebie. Zawsze na pierwszym miejscu stawiasz ratowanie świata, prawda? Muszę mieć więcej nienawiści. Yeah!
Jesteś wielką artystką, gdy idzie o niszczenie sługusów śmierci. Mną się nie przejmuj. Zaczekam tu sobie. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Chcesz więcej? Dowodzi siłami Maltaela w mieście. Chyba udało ci się go rozgniewać. Dobrze. Chodźmy do enklawy i sprawdźmy, czy Tyrael poczynił jakieś postępy w sprawie odłamka. Muszę wrócić.